Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Urbix.pl. Chcieliście niebieskiego drafta, także zapraszam. Dużo się tego pojawiało, także no, nie mogę sobie odmówić. Zasady będą proste. Pojawia się niebieska karta, to wybieram niebieską. Jeżeli nie będzie w danym losowaniu niebieskiej, to wybieram dowolną. Ale żeby nie było tak łatwo, to wszystkie trafione przeze mnie niebieskie karty Toty i Tots muszą znaleźć się w podstawowym składzie. Czyli jak trafię dwóch bramkarzy, to muszę ich umieścić. Okej, mamy taktyki, więc... Są tu ciekawe, wybierzmy sobie tą 4-1-2-1-2, bez skrzydłowych, nie będzie może tak dobrych wyborów jak zwykle. O kurde, nie ma żadne niebieskie, także zaczyna się tak o. No dobra, wybierzmy sobie Cristiano Ronaldo, zaczynamy od napastnika. No chciałbym, żeby tu była jakaś karta niebieska, ale nie ma niebieskiej karty. Antoine Griezmann, kurczę, on był... Jest! Chciałbym powiedzieć, że on był właśnie w formie Toty. To jest, zobaczcie, to jest... Record Breaker. To nie jest Tota ani Toc, ale jest niebieska, więc wybieramy. Oczywiście, że tak. No i ciekawie się robi, bo jest jakaś niebieska. Zobaczmy, czy ktoś... Nie, no nie wierzę, nie ma żadnych. Rakitic. Może będzie tu niebieska. No kurde, Pogba. Jest świetnie. Zarąbista karta, tylko czego nie Toc. Co na SPO? Mierzejewski! Mamy Polaka! Nie, no fajnie, zobaczmy sobie jego statystyki. Nie są one jakieś wybitne, ale jest to niebieska karta, 4 gwiazdki sztuczek i z owszej nogi. Podoba mi się to. Oczywiście bierzemy sobie Adriana Mierzejewskiego do naszego składu. SPD mamy aż 6 zawodników. No i możemy teraz się chwilę pozastanawiać, chociaż mi się podoba ten Guardado. To trzeba będzie go wziąć. Nikt się tutaj nie zgra z nikim. Okej, zapraszam. Niebieska! Mamy niebieską kartę kolejną, to jest Rodriguez. No dobra. Chociaż jest tu Thiago Silva, Godin są fantastyczni zawodnicy, ale Rodriguez dzisiaj jest niebieski, bierzemy sobie jego. No, 4 niebieskie karty, może teraz będzie 5? Nie ma. Może ławka rezerwowa przyniesie jakąś niebieską kartę, mamy Moussa Dembélé. Muszę ją wziąć, mam tą kartę, normalnie gram ją w sezonach i powiem szczerze, wymiata. Kolejna niebieska nie ma. W ogóle ominąłem bramkarza, nie wiem dlaczego, także wybierzmy sobie go teraz. No i mamy niebieskiego zawodnika z Rosji. Okej, Rizhirov. Jest już 5 niebieska karta, przepraszam, 6 niebieska karta. Czy będzie 7? Proszę Państwa, Di Maria, no i to jest już konkret. To jest konkret i zgra się nawet gdzieś tutaj z Higuainem. Chociaż troszkę nie pasuje mu pozycja, ale to nic. Jedziemy, bardzo mi się podoba na razie, to jest takie... O kurczę, Arek Milik z Mierzejewskim, czy nic? Nie, no nie mogę tego zrobić, no muszę wziąć Arka Milika. Słuchajcie, no muszę wziąć Arka Milika, mamy Mierzejewskiego, dajemy już na atak Arkadiusza Milika. No wygląda to na razie dosyć fajnie. Może jeszcze jedna karta niebieska i dziękuję bardzo, mamy Hektora z Bundesligi. Tylko kurde, szkoda, że... No nie, nie będzie tu zgrania, ale to nic, zgranie w ogóle mnie nie obchodzi. Tak prezentuje się ocena ogólna naszego składu, aż 87 oceny ogólnej, ale powiem szczerze, że teraz łatwo jest zrobić tego drafta 190. Oczywiście nie chcę się już próbować, ale no kiedyś to było trudniejsze, teraz gdy pojawiły się te niebieskie karty, to jest już w miarę do zrobienia, zresztą widziałem, tam ludzie nawet 192 robią, także nieważne, gramy. Takim składem, cały niebieski, tak jak mówiłem, musiałem stawić wszystkich zawodników niebieskich, także no podoba mi się to, jest potencjał, nie ma zgrania. Na ławce Ronaldo, Griezmann, Pogba, Eriksen. Zobaczymy, co to z tego będzie. No, zobaczmy, kogo nam wyszukało. O kurde! Bardzo, ale to bardzo dobry, przede wszystkim zgrany zespół. Będzie mega ciężko. Pół drużyny u niego niebieska, tak jak u mnie. Tylko, że jest ta różnica, że u niego jest jakiekolwiek zgranie. No zobaczymy! Higuain? Może Arek Milik już odpali tutaj coś? Nie? Ajajaj. Do Mierzejewskiego. Mierzejewski wypuszcza Higuaina. Jak to zrobi Gonzalo Higuain? Na razie bardzo ładnie się zostawia. 3 gwiazdki sztuczek tylko tego zawodnika, ale już schodzi na prawą nogę, uderza! 12 seconds later. O nie, to musi być gol. Karny. To jest karny, kurde, nie miałem tutaj za bardzo nic do powiedzenia. No mogę tego nie, nie robić tego w ślizgu. Ja pierdzielę, czyżby strata bramki? Tak jest, 1-0, przepraszam was wszystkich za tą stratę. Dobra. Czas się odkuć!
Angel Di Maria, dystans, to będzie bramka! Nie ma. Po prostu nie ma. Neymar schodzi do środka, Berba spinem uderzenie i to jest bramka. To jest bramka, ja sobie myślę, że spoko, zejdzie sobie do środka, odda strzał niegroźny. Ale to jest bramka. No z łatwością pokonuje bramkarza. Ja rozumiem, że on jest bez zgrania, że on może nie jest najlepszy. W sumie strzał był bardzo dobry. No nic, może Milik z dystansu, nie odda nawet strzału. Quadrado, mamy bramkę, ale powiem szczerze, źle się gra drużyną tą. Jakoś tak nie wybiegają ci zawodnicy na pozycję i tak dalej. No, tutaj akurat bardzo ładnie to zrobił, strzał nie do obrony. Mamy 2-1, ale nie liczyłbym na jakieś tutaj sukcesy. Ale Milik się tu znalazł, lewa noga! Dlaczego nie strzelił? O nie, no będzie trójka. No co za fart, ten bramkarz stoi. To jest prosto coś, co... Oj, kurde, ciężko będzie. O, ależ gol! Angel Di Maria, no nie sądziłem, że taki strzał może wpaść. Strzał finezyjny z bardzo daleka, tuż przed zawodnikiem, który wykonał ślizg. Pogba jeszcze nie wszedł na boisko, bo niestety się pomyliłem i wpuściłem go dopiero po rozpoczęciu drugiej połowie. Także teraz powinien wejść tam Pogba. Tak, jest już. Later. Ależ to Pogba zrobił, to musi być gol! No, 3-2, ale powiem wam szczerze, myślę, że mam grać następny mecz z kimś lepszym niż ten koleś, bo tak naprawdę... Nie jest dobry, on jest, powiem szczerze, słaby. Z taką drużyną, jaką on posiada, można naprawdę wygrywać drafty. To nic, zobaczymy jak ta druga runda, o ile w ogóle do niej dojdę. O! I udało się, skończył sędzia mecz, także zapraszam na drugą rundę draftu. Nadal nie mogę uwierzyć, że doszedłem do tej drugiej rundy, naprawdę, tym składem, który teraz mam. A tutaj koleś naprawdę solidny, fajny składzik. Jedziemy! Ależ to zrobił Gonzalo Higuain i broni bramkarz. Jerzejewski, uderzenie! Jerzejewski z dystansu, lewa noga! Ha! Poprzeczka, no to był naprawdę bardzo dobry strzał. Koleś ma rzut rożny, może coś z tego będzie. Może dobrze wrzuci. Daje gdzieś na przedpole, nie wiem po co. No i zobaczmy. Gonzalo Higuain, no to szkoda, że oni źle podają, przez to, że są tak słabo zgrani. Ale może teraz. Dembele bodajże to był, się nie myli. Higuain schodzi na swoją mocniejszą nogę. Jeszcze chce podać, to jest rzut karny. Oczywiście, że tak biegnie już tam zasapany, pokazując na 11 metr. No i oczywiście nie ma czerwonej kartki, no bo i skąd? Dani Alves sfaulował, już to była setka. No i co, teraz strzelmy tego karnego. Guardado. Ja już wiem, że to będzie lewy róg. No kurde, skąd on też wiedział? I ja pierdzielę. Mierzejewski wychodzi sam na sam! Mierzejewski! Co to był za strzał? Co to był za strzał, to nie wiem, ale pada bramka. Mamy 1-0 w drugiej rundzie drafta. Ale tym składem gra się fatalnie. Milik ma dobrą pozycję. Milik, czy dobrze zagra? Milik! I takimi nożycami Angel Di Maria starał się strzelić bramkę, ale no... Powtóreczka. Szkoda, ale w głowę trafił bramkę, także dużo przypadków. Co ten mecz taki, no... Niezbyt ciekawe mam wrażenie. Padła jedna bramka, może padnie druga. Higuain, record breaker. Jak on tutaj, jakim sprinterem się okaże? Higuain, no to coś było fantastycznego, wyglądało to świetnie. Higuain, czy pójdzie sam? Nie, on chciał podać do Jerzejewskiego i nawet to zrobił. Jerzejewski, Kyle Walker, rzut karny i chyba czerwona. Co zrobi sędzia? Co zrobi sędzia? To jest druga żółta. Tak, to będzie czerwona, o to mi chodziło oczywiście, żeby nie było. I Quadrado. Czy uderzamy w ten sam, czy nie? Zmieńmy wykonawcę. Niech to będzie Mierzejewski. I uderzy teraz mocno w prawy róg. Chwila, bo ja jeszcze gram. Nie, to jest jakaś... To jest jakiś dramat. To jest dramat, kurwa. Słuchajcie, mamy drugą połowę. Umówmy się, że karnych dzisiaj to ja strzelać nie powinienem. Ale co robi Leo Messi? Prosto. W ręce rosyjskiego naszego bramkarza. No nie podoba mi się to, że dwa karne i dwa niestrzelone. Troszkę sobie chyba za bardzo
odpuszcza. Mam wrażenie, że karny to już bramka. No a tak jak widzimy, no nie. No nic, będziemy starać się utrzymać to prowadzenie, ewentualnie je podwyższyć. Tak, no ale na pewno nie obniżyć! Co ja gram? Niebezpiecznie, pan udaje się to wybronić. Przyznam, to znaczy przypomnę, że gramy w przewadze. Może nawet teraz będziemy grali na 9. Nie, no raczej nie, to żółta kartka. Ja szczerze powiem, w normalnym meczu myślę, że padłaby czerwona, bo tam naprawdę miał pustą sytuację. Można powiedzieć pustą sytuację? Myślę, że chodzi na wolne pole. Milik! Kolejny karny! Sędzia o tak o te karny cię rozdaje. I tylko dla nas, tylko dla naszej drużyny. Żółty kartonik dla przeciwnika, no Mierzejewski. Tym razem, czy zmieniamy znowu? Zmieniamy znowu! Arek Milik, no Arek Milik. Musi to strzelić, Arkadiusz Milik. To będzie mocny strzał. Co to jest? Co to? Ja nie mogę strzelić karnego! Ja pierdzielę! Nie wierzę! No nie wierzę! No taka wrzutka! I kto to strzela? Leo Messi pewnie! A ja, Leo Messi z główki. Okej, Ronaldo, Pogba, Griezmann. Ofensywny, jedziemy. Pogba, dawaj, jesteś świeży, Pogba do Ronaldo. Czyżby już? Really, nigga? Co jest grane i dlaczego on się upał? Nie! Och, dobrze, bramkarza. Ronaldo, jeszcze podaje. Jeszcze nie wiem po co. No Di Maria, lewa noga, prawa noga, nieważne. Mamy 2-1. Że no, póki co trzecia runda, ale... Strasznie dziwny jest dzisiejszy ten draft. Jakoś tak strzelam bramki, które nie powinny wpaść, na przykład ta. Nie strzelam te, które... Dobra, nieważne. 95. minuta, doliczony czas gry, jeszcze rzut wolny. Pada brameczka. Bardzo fajnie. Także to już zdecydowanie jest koniec. Wygrałem. Znalazłem trzeciego przeciwnika. Zobaczmy jego skład, jak już widzimy. Jest on prawie taki sam jak wszystkie inne. Ronaldo, Griezmann, Bay! Jedziemy! Zadajmy sobie jedno bardzo ważne pytanie. Bo już tak gram te 7 minut z moim przeciwnikiem, nawet 8. No i trzeba się zastanowić, czy jest on dobry, czy tak jak dwóch poprzednich rywali. I Maria, czy da radę? Ten rosyjski bramkarz coś broni! Ojejku. Sława, znaczy... Kurczę, wiadomo, że koleś miał setkę, miał sam na sam. Nie strzelił Di Maria, nie wiem, tak jakoś tutaj niepewnie się zachował. Fajnie, bramkarz wybronił, no dobitki nie dał rady. Mamy 1-0. Ale teraz bardzo ładnie to klepnęli. Dembele, lewa noga! Nie ma gola, kurde! Dobra, spróbujmy coś strzelić, teraz jest naprawdę dobra do tego sytuacji jak Gonzalo Higuain. Muszę uderzać. Dobra decyzja moim zdaniem, bo zaraz by go wzięli w kleszcze i tyle by było. O, koleś wprowadza Messiego Toty. Idziemy drugą połowę, no. Spróbujmy powalczyć. Dużo szczęścia po mojej stronie, a to już byłoby raczej po meczu, gdyby koleś strzelił na 2-0. Nie było spalonego, musi być gol. Nie wierzę, Griezmann świeżutki. Leo Messi biegnie prawą stroną. Zobaczmy, czy go przepnie Showcross. Na razie zawinięty. O Jezu, no duży błąd. Lagi. Strzela na pustą. Nie wierzę, co to dzieje. W ogóle w tym drafcie całym. Jeszcze jakby Ronaldo strzelił bramkę, to już w ogóle byłoby cudnie. Ale tak się nie stanie. O, może jednak? Nie, to jest fart. Jakiego ja mam farta? Nie wierzę. Nie było spalonego? Co? Co to było? No, ale bez jaj! Jak obrońcy zostawili go na 5 metrów, po czym jakieś wślizgi, nie wiadomo co? Ja nie, to jest jakieś... Ja nie wiem. Nie, no na pewno. No, dużo szczęścia miałem ogólnie w tym drafcie, ale no to, co się stało w tym meczu na końcu, to jest... jakieś... nieporozumienie. Dobra, odbierzmy nagrodę. Na pewno będzie ona mega ogromna i
w ogóle dużo kart mi się posypie. Otwórzmy tą paczkę za 7500. W niej będzie coś super, a tym czymś super jest Kramer. Duża złota paczka premium, wydawałoby się, no bardzo dobra. Ale wiecie jak to bywa, przewijam tą paczkę, pyk, nic tu nie ma. Jak zwykle, zresztą może coś w duplikatach. To tyle. Wiecie co macie robić, 500 łapeczek, następny filmik. No i oczywiście napiszę w komentarzach jaki następny draft gramy. Trzymajcie się, do zobaczenia w następnym filmie. Hej. To by się tutaj przydał. Zobaczmy kogo mamy. O! Ja Turę i mamy piątkę! No coś nieprawdopodobnego, ale...